Proszę Państwa, jesteśmy na wystawie fotograficznej Michała Pioruna, który jest tu obok mnie. Dzień dobry, Panie Michale. Dzień dobry, witam. Zanim zaczniemy rozmawiać o tej wystawie, chciałbym zapytać, jak zaczęła się ta przygoda Pana z aparatem fotograficznym? No to jest długa historia tak naprawdę. Aparat fotograficzny zawsze mi towarzyszył, przede wszystkim na wycieczkach, na moich wyprawach. Ale chyba musiałem coś zrobić z tym czymś i pomyślałem, że dam krok do przodu. I myślę, że chyba ta nowa przygoda z fotografią trwa mniej więcej od roku czasu. Miła zabawa, fajna, tak więc na pewno rok czasu. A wcześniej? Nie było tej przygody? Była, tak, tylko że chyba nie miałem czasu, aby się skupić na tym, żeby rozwinąć się. Bardziej pochłaniała mnie turystyka, przewodnictwo, pilotaż. Nie było czasu na to. Teraz myślę, że chyba to też jest bardzo fajny pomysł, żeby troszeczkę inaczej swój czas spędzać. Proszę powiedzieć, jak robi się takie unikatowe zdjęcia? Czy to jest kwestia chwili? Przejeżdża Pan gdzieś koło jakiegoś obiektu, koło jakiegoś budynku, bo ja oglądałem ostatnie Pana zdjęcie na fanpage'u na przykład Zamku w Chęcinach od strony Jędrzejowa. Bardzo piękne zdjęcie, inaczej po prostu wygląda, całkowicie inaczej niż człowiek patrzy na ten zamek. Jak to wygląda właśnie z tymi ujęciami? Trzeba mieć fantazję i wyobraźnię chyba, tak mi się wydaje. My akurat mamy, troszeczkę inaczej postrzegamy świat. Ale tak, zgadza się. Do tego zdjęcia przygotowywałem się miesiąc czasu. Byłem tam, musiałem sprawdzić miejsce, sprawdzić jaka jest kompozycja. No to jest dłuższa historia tak naprawdę. Myślę, że tutaj na prezentacji będę mógł przedstawić te właśnie historie, ale fakt jest taki, że trzeba mieć dużo czasu, poświęcić ten czas, dużo niewyspanych nocy, dużo godzin spędzonych w plenerze, marznie się, w deszczu, w słońcu. Ciężko, ale bardzo, bardzo sympatycznie. A czy zdarzają się takie zdjęcia, po prostu jedzie Pan po drodze, czy na rowerze, czy samochodem i nagle coś przed oczami staje i robi Pan to zdjęcie i wychodzi? Zdarza się tak? Zdarza się, ale rzadko. Zawsze muszę mieć przemyślane zdjęcia, tak więc na improwizację tutaj jest naprawdę bardzo mało czasu I bardzo rzadko chyba wychodzą takie zdjęcia, tak? Wolę mieć przemyślane jednak. Rozumiem. Panie Michale, proszę opowiedzieć coś o tej wystawie dzisiejszej. Tak, wystawa, myślę, że chyba pierwsza taka w historii tutaj w Włoszczowie. Wystawa, która jest organizowana przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie i Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie. Co ona będzie przedstawiać? Myślę, że chyba bardzo ważne dla nas miejsca. Chciałbym tutaj pokazać naszą Włoszczowę, chciałbym pokazać ziemię włoszczowską, a także nasz region świętokrzyski, przede wszystkim Góry Świętokrzyskie. Chciałbym zaprosić uczestników na taką wycieczkę, troszeczkę taką multimedialną, troszeczkę inaczej, tak? Ale żeby mogli odkryć na nowo to, co tutaj tak blisko mamy, jest naprawdę bardzo fajne. Czyli nadal ukochane Góry Świętokrzyskie. Nadal. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Całe życie czekam na Ciebie. Wiem, że i Ty pragniesz to tak pewnie ja. Uchronienia, ciepła dusz i ciało. Całe życie czekam. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na dzisiejszym wydarzeniu pod nazwą Spotkania z fotografią, czyli rok 2016 w obiektywie Michała Pioruna. W klimat dzisiejszego spotkania wprowadził nas Kuba Adamus, uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 we Włoszczowie. A organizatorami dzisiejszego spotkania są Starostwo Powiatowe we Włoszczowie. Witam bardzo serdecznie Panią Anetę Dziubek, Panią Kierownik Wydziału Promocji Rozwoju oraz Panią Milenę Kowalczyk i Agatę Świebodę. Kolejnymi organizatorami to Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie i gorąco witam pracowników Powiatowego Centrum. Bohaterem tego spotkania, dzisiejszego spotkania, jak sama nazwa sugeruje, jest... No właśnie. Tadeusz Tutak tak o nim pisał. Wielki jak sławny anioł, wszechstronnie uzdolniony, jeszcze niedoceniony, człowiek renesansu stricte sensu,
niebios arcydzieło. Skądże się to wzięło? Z Włoszczowy, z Włoszczowy. Znajdziesz ją w pół drogi z Kielc do Częstochowy. Pasjonat przyrodnik, fachowy przewodnik, myślami w chmurach, oczami w Łysogórach, Jurze oraz Buczynie. To tak pisał Tadeusz Tutak, a ja powiem tak. Niech nikogo to nie zdziwi. W jego zdjęciach cud prawdziwy. Michał Piorun, on to wie. W mig je ujrzysz. Gdzie? Na przykład w Necie. Dzisiaj nie w Necie. Dzisiaj nie w Necie, ale na żywo, tutaj. I chyba już nie muszę nikomu z Państwa przedstawiać postaci Michała, ponieważ wszyscy doskonale Państwo go znają. Zebrali się tutaj przyjaciele, znajomi, turyści, pasjonaci. Ci, którzy z Michałem są związani nie tylko na wyprawach turystycznych, ale również w życiu codziennym. Nieodłącznym atrybutem podczas wypraw Michała, podczas jego turystycznych wypraw, jest aparat fotograficzny. Zapraszam zatem Państwa na spacer. Spacer po Włoszczowie oraz wspólne wędrowanie po ziemi włoszczowskiej i górach świętokrzyskich w obiektywie Michała Pioruna, a w towarzystwie jego bajecznych opowieści. To już oddaję głos Michałowi. Dziękuję bardzo. Panie i panowie, witam bardzo, bardzo gorąco. Jest mi co powiedzieć tak naprawdę, takie przywitanie. Przyłączam się tutaj do słów pani dyrektor. Wszystkich witam. Tak patrzę na was i po prostu jakiego banana mam na twarzy i chyba bym miał cały czas, ponieważ rzeczywiście są z nami bardzo, bardzo fajni ludzie. Ludzie, z którymi przeżyłem wiele, wiele nie godzin, nie dni, chyba lat nawet. Czy to z aparatem fotograficznym, czy ewentualnie gdzieś na wyprawach. Tak więc witam moich serdecznych przyjaciół, znajomych, którzy ze mną wytrzymują na tych właśnie wyjazdach.